Witam serdecznie dnia kolejnego. Dzisiaj dostałem alerta, że może być burza na dworze. No ale wiecie jak to jest. Miałem niby zostać z domu, ale do pracy trzeba dojechać, więc biorę sobie długie spodnie dzisiaj na rower. Kawusia będzie zaraz zrobiona i ogień do pracy, bo jest już 17. Po 17 chwila miałem wyjeżdżać tak przed 17, 10 minut. No nic. Ubieram spodnie i lecę. No cóż, widzowie, spodnie założone. Ogólnie są dosyć ciasne. Jak ważyłem 105 kg, były mniej ciasne. Teraz waży chyba 95, 10 kg w dół. I strasznie ciasne są te spodnie. Masakra. Chyba będzie trzeba zacząć nogi golić, no bo czuję, jak po prostu włosy mi w materiał wchodzą. No nic. Jest jak jest. Tutaj sobie jeszcze dwie lampki ładuję. W sensie już chyba na zielono mruga. Tu już mruga na zielono, to się już dwie naładowały. Jakbym miał w nocy wracać bardziej, no to wolę mieć zawsze naładowane. Niby do 8 godzin te lampki wytrzymują. Ja je tak ładuję co 6, co 5 godzin użytkowania. Coś takiego. No nic, widzowie. Pakuję wszystko do plecaka. Lampki zakładam na rower. I lecimy. Spodnie mam dosyć dobre. Bluzkę oczywiście używam zwykłą, jakąś tam bawełnianą, najtańszą, bo to jest do przepocenia. Po tygodniu to już, po tygodniu, nawet jak codziennie to się pierze, tak będzie śmierdziało. No jedyne co muszę teraz kupić w najbliższym czasie na rower to oczywiście są te chwyty, pedały, dobra, nazwijmy to pedały rowerowe i buty po prostu bardziej na rower, w sensie tymi zaczaskami, no bo czuję, że po prostu już na tych butach dużo watów tracę przez to, bo po prostu tylko w dół się pcha, a na takich zwykłych rowerach góra i dół. Jakby ktoś się pytał, dlaczego jest tu materac rozłożony, czasem tu śpię, jak wracam o 3, 4 do domu, to już nie wchodzę do sypialni. Aby żonki nie obudzić, Milusia synka nie obudzić, więc wiecie, wtedy już do pokoju nie wchodzę, tylko sobie tutaj pośpię 3 godziny na materacu, pokój obok, aby nikogo w pokoju obok nie budzić. Ja wiem, że to trochę jest Saigon, tak co się może wydawać, ale uwierzcie mi, to jest wszystko na swoim miejscu. No i cóż, widzowie, jest godzina 17:20. Co, bierzemy kurtkę, aby na rowerze nie zmoknąć, jakby zaczęło padać. Do tego jeszcze wezmę se, wiesz, jak tu odrzuca rękawiczki. Jezu, co z nimi jest? Aha, są jakieś zaplątane. No i cóż, do tego jeszcze rękawiczki sobie wezmę i można, widzowie, lecieć. Witam serdecznie, ja już jestem w ciężarówce. Nie zabrałem spodenek na zmianę krótkich, będę dzisiaj cały dzień jeździł w spodenkach rowerowych. Więc no, nic na to już nie poradzę, niestety. Tak to jest z moją pamięcią, tu już kamera uszykowana, niedługo ją powieszę. Laptop rozłożony. No i tu jeszcze szybkie podsumowanie trasy wam zrobię. Tak jak jechałem, czekajcie, tutaj, tutaj, tutaj. Dzień 20.07, to by się zgadzało. Dystans 15 km za 40 minut nagrane. Maksymalna 46, średnia 22,5, słabo. No ale u mnie standardowo, jak dla mnie tak i tak to było dobra średnia. No i to jakieś wysokości. Tętno 168 maksymalnie, czyli to znaczy, że jechałem w miarę sobie spokojnie. Strefy tętna to tam raczej was nie interesuje, mnie też. Tutaj średnia prędkość jak wygląda, no w miarę regularnie jadę te 22-23. No i tutaj po prostu wzniesienia. Trening, efektywność, no i czas regeneracji 21 godzin. U mnie to będzie do godziny 9 godzin. Ja tu będę około 6 stąd ruszał. Więc zamiast 21 będzie 9 godzin. No i deszcz może zobaczyć sobie w tym. Jest to już nieważne, więc bierzemy kierownicę i lecimy. Witam serdecznie. Godzina jest obecnie 5:10, a już pół godzinki na rowerku. Do domu jeszcze godzinka jazdy. No i tak sobie lecę. Dzisiaj trochę zimno, bo jest 10 stopni na dworze. Więc zabrałem sobie rękawiczki. Oczywiście krótki rękawek. No bo bluzę przepocić. Później ciężko ją ściągnąć. I taka mokra bluza, która chłonie wilgoć, strasznie dużo waży. I nie chłodzi organizmu. Więc no, bluzę dopiero przy zerze stopni się zakłada. I tyle no. A sobie tu już dreptu. Ścieżką rowerową. Teraz się zastanawiam, czy będę jechał naokoło. Ale znowu się kierownicę chwycił, tu korzenie popodnosiły wszystko. Teraz się zastanawiam, czy jechać dalej ścieżką i trochę nadrobić 2-3 km, czy lepiej jechać teraz asfaltem.
Jest 6 rano prawie, niedługo będzie 6. Co pół godziny ludzie do pracy bardziej do Poznania jedą niż w stronę tu, gdzie ja jedę. Więc no nic, chyba sobie drogą pojedę. Zakazu nie ma, więc teoretycznie mogę. Więc no, zaraz wyjedziemy na drogę wojewódzką. No i do domku już wojewódzką sobie pojadę. Tam naokoło w miarę fajnie jest, tylko później tory w dwóch miejscach mi mogą zamknąć. Ja pojedę sobie jednak wojewódzką normalnie. I tyle. No nic, R9, znak ścieżki rowerowej w lewo. A my w prawo i drogą polecimy. A tędy w miarę dobrze się jedzie z tego do tyłu. I tu wszędzie jest 40-50 na godzinę. Tak jak widać, jest teren zabudowany. A przez 10 km w ogóle zabudowań tu nie ma. Ale jest teren zabudowany, więc osobówki powinny jeździć 50. Więc no teoretycznie za bardzo nie przyblokuje duch. No nic, bo jest zniesienie, chowam ręce. No i cóż, widzę. Zostało jeszcze kawałek pod górkę. A 12% podjazd prawie jest pokonany. Niestety wydolnościowo mnie pokonał on. I musiałem zejść z rowera 100 metrów przed końcem, bo już bym płuca bym wypluł. No nic, jest jak jest. Niestety ten rower ala gravel nie nadaje się do podjazdów. Niby waży tam poniżej 10 kg, chyba 9,5, ale ja ważę 95. To łącznie to jest 100 kg pod górkę. Widzę, że coraz większa motywacja, aby schudnąć do 80, aby takie podjazdy po prostu sobie łykać. Bo to teoretycznie nie jest jakiś zły podjazd, mocny. Trochę kręty, ale asfalt dobry, nie ma dziur. Na siodełku się nie podskakuje, nie podskakuje. W miarę to idzie jechać. Ale niestety, jak 100 kilo pod górkę, to nawet 105 kilo pod górkę próbuję wjechać, to nie ma szans, aby to się udało. Oczywiście podjeżdżałem na małym bracie z przodu. No z tyłu jeszcze był jeden ząbek w dół. No ale tamten ząbek jedzie już 3 na godzinę, a idzie się jakieś 6 na godzinę. Więc starałem się na tym drugim ząbku, bo tam 7-8 kilometrów jedzie. Ten drugi od końca. I na tym ząbku się fajnie jedzie, no bo jedziesz szybciej niż idziesz pieszo. Jak mam się męczyć 3 na godzinę pod górkę, no to wolę już zejść i wepchać rower 6 na godzinę. No nic, widzowie. Jest jak jest, ja dopiero mam połowę trasy za sobą, a już umieram. No nic. Teraz został tylko płaski teren, więc na luzie. Głęboki wdech, wydech. No i wracamy do 25 na godzinę. I na szczęście to był asfalt, bo po takich kamyszkach pod górkę 12% nie ukrywajmy, nie chciałbym wjeżdżać. Przecież to koło by je wypruwało, wyszczeliwałoby dosłownie kamyszki do tyłu przy podjeździe niestety. Wciągnąć moją masę i rower na takich kamyszkach byłoby chyba niemożliwe, po prostu opona by się więcej ślizgała niż jechała. Ale no nic, widzowie. Muszę przyspieszyć do 25 na godzinę, aby się schłodzić. Bo się zagrzałem pod tą górkę. A, miała 12% i 2,5 km podjazdu. No powiedzmy od 6 do 12%. Tam 12% tylko przez 400 metrów jest. Więcej to są 6, 8 procentowo pod górę. No ale jest niestety 12% podjazd, który na szczęście jest na samym początku, więc jeszcze ze świeżymi nogami w miarę się udało wjechać. Niestety później się nie dało już pod 6. Ale nic, na szczęście pierw jest 12, później 6, bo na odwrót. No też byłoby dobrze, bo pod 12 bym po prostu wepchał rower i tyle. No nic, chowam kamerę i lecę. No i cóż, ja już jestem, widzowie, w domu. Trochę zmęczony, oponki brudne. Więc z przodu trochę mało ciśnienia jest, muszę trochę dobić, bo jest trójka. Z tyłu trzyma bardziej, lepiej w sensie. Z tyłu jest 4, z przodu jest 3 niestety, co będę musiał po prostu dobić, no bo po asfalcie lekkie opory większe czuć. No nic, widzowie. Lampki do naładowania nie biorę, więc zostawiam. Muszę tylko rower lekko później wyczyścić, bo nie wiem, czy to widać. Ale jest strasznie brudny. Wiecie, łańcuch jakiś tam bardziej części mechaniczne wyczyszcza, tak jak tutaj. A ramy to tak, tak i tak się okurzy i tak. Jakby nie patrząc, jechałem dzisiaj drogą większość
dystansu prawie cały, ale niestety tak i tak 5 km mam szutru, czego no niestety nie idzie ominąć, no bo inaczej do domu nie dojadę, bym musiał po prostu rower w bagażnik i ten dystans szutru jechać autem, później rower z bagażnika wyciągać, no ale to wtedy mija się z celem, mi się wydaje, jeździć rowerem. No i cóż widzowie, ja jestem już w kuchni, więc wchodzimy na wagę, w stanie chyba było 95 i coś, oj, waga się nie włączyła, halo, już taki lekki jestem, że waga się nie włącza, obecnie jest, uwaga, 95,2, więc no waga schodzi w dół, było 100 chyba 6 jak zaczynałem, więc już jest 11 w dół, oczywiście im niżej, tym to powoli będzie spadało, no bo większość wody, tłuszczu się przepaliło w organizmie. Więc no teraz waga coraz wolniej będzie spadać. Mniej więcej tak mi się wydaje. No nie wiem, dietetykiem nie jestem, więc nie będę wam nic radził. Tu mam płatki, pół litra mleka, trochę płatków, nie wiem, jest pół opakowania. To sobie zjem i idę spać. No nic. Widzowie, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym filmie i na live'ach, więc pa pa!